Heja, z tej strony Adi, witam na swoim kanale. Podejrzewam, że większość z Was już przygotowuje się do sezonu we własnym zakresie, poza oczywiście jakimiś treningami klubowymi. Ja tak samo pracuję nad różnymi elementami, gdzieś tam sobie kombinuję i wczoraj razem ze swoim klubowym kumplem zrobiliśmy sobie trening interwałowo, wytrzymałościowo, przyspieszeniowo, szybkościowy. Także tematem dzisiejszego filmu będą trzy ćwiczenia interwałowe z wykorzystaniem piłki, bo tak jak każdy wie, interwały to jest oczywiście super rzecz, żeby sobie kondycję poprawić, no ale jednak nie implementują one piłki, a jako, że większość tutaj, myślę, że zgromadzonych wokół tego kanału ludzi gra w piłkę, no to trzeba sobie po prostu tę piłkę dorzucić, żeby była pełnia szczęścia. A żeby pełnia szczęścia była jeszcze pełniejsza, to zauważyłem, że niestety spora ilość ludzi, która ogląda mój kanał, nie subskrybuje. Dlatego, mój drogi przyjacielu, moja droga przyjaciółko, jeżeli podobają Ci się moje filmy, to przestań mnie obrażać i spraw proszę, żeby ten czerwony przycisk stał się szary. Z góry dziękuję. Dobra, wiem, że zawsze za długie te wstępy robię. Lecimy. Pierwsze ćwiczenie, które wykonaliśmy sobie na tym treningu, jako jedne z pierwszych, wcześniej jeszcze robiliśmy sobie zwykłe sprinty. Oczywiście pamiętamy też o rozgrzewce, żeby wcześniej dobrze się rozgrzać, bo sprinty to nie jest zabawa i naprawdę można się uszkodzić bez dobrej rozgrzewki. Tutaj mocno pracujemy nad przyspieszeniem, dlatego ten dystans całkowity powinien wahać się od 15 do maksymalnie 30 metrów. Mniej więcej na 3/4 dystansu ustawiamy sobie piłkę albo piłki, jeżeli robimy z partnerem. Polecam robić tego typu ćwiczenia z partnerem, bo po prostu jeden goni drugiego i dzięki temu gdzieś tam te swoje bariery przełamujemy. Ustawiamy się na starcie, ale nie w tradycyjny sposób, tylko sobie leżymy. Przyspieszenie warto ćwiczyć utrudniając sobie starty, czy to właśnie z kolan, czy gdzieś tam spadu, czy przy pompkach i tak dalej, i tak dalej. Jedna osoba mówi hop, po czym startujemy. Oczywiście ten, który mówi hop, ma przewagę, no bo wie, kiedy to powie, więc druga osoba przy okazji sobie ćwiczy gdzieś tam czas reakcji. Biegniemy sprintem do piłki, dopadamy do niej, następnie obiegamy grzybek i wracamy znowu sprintem, tym razem z piłką, do linii startowej. Staramy się, żeby ten sprint nie był taki, że piłkę wypuszczamy na 20 metrów i biegniemy, tylko piłka blisko nogi, trzymamy ją, pilnujemy, żeby nie uciekła. Drugie ćwiczenie będzie składało się z dwóch slalomów, przyjęcia kierunkowego w biegu, wykończeniu i sprincie. Wszystko robimy za jednym zamachem, my robiliśmy sobie 5 powtórzeń. Zaczynamy od pierwszego slalomu, który jest takim slalomem bardziej technicznym. Wymyślamy sobie różne te metody przejścia tego slalomu. Może być prawą nogą na 2 kontakty, potem lewą nogą na 2 kontakty, obiema nogami, podeszwami i tak dalej, i tak dalej. Po minięciu pierwszego mamy już slalom bardziej szybkościowy, czyli staramy się z tą piłką już szybciej zabrać, ominąć te kilka grzybków, tak wiem, czapeczek. Podajemy piłkę do partnera, on nam odgrywa, gdzie jesteśmy w pełnym biegu, przyjmujemy ją kierunkowo. Niestety często zdarza się właśnie, że kiedy biegniemy na zmęczonych nogach, dostaniemy piłkę, to ona nam gdzieś odlatuje na milion metrów, no bo nogi nie dają po prostu rady. Dlatego w tym ćwiczeniu tutaj nie skupiliśmy się na uderzeniu z pierwszej piłki, tylko właśnie na przyjęciu w biegu i oddaniu względnie celnego strzału. Po oddaniu strzału od razu lecimy na sprincie do początku, do pierwszego slalomu i znowu robimy to samo. 5 za jednym zamachem, bez przerwy. Trudne ćwiczenie, wymagające kondycyjnie, no ale no jak każdy, kto gdzieś tam pracował nad kondycją, wie, że to nie są przyjemne rzeczy. Trzecie ćwiczenie, w ogóle jedne z moich ostatnich ulubionych ćwiczeń, które mocno angażuje dwie osoby. No i tak naprawdę tutaj pracujemy nad wszystkim, można powiedzieć. Pierwszy etap tego ćwiczenia składa się ze strzałów. Ustawiamy sobie kilka piłek. My tutaj łącznie korzystaliśmy z 5. Jeżeli na przykład korzystacie z 5 piłek, to warto mieć piłek 10 przygotowanych, żeby po niej nie biegać, bo my tutaj niestety musieliśmy je podawać i trochę to wybijało z rytmu. Pierwszy element, szybkie oddawanie strzałów jeden po drugim. Następnie obiegamy tę linię grzybkową i czekamy na wrzutkę od partnera. Po wrzutce, no my niestety podawaliśmy piłki, ale jeżeli macie ich więcej, to po wrzutce dobiegacie do pierwszego z grzybków, następnie sprintem, biegniecie do kolejnej stacji. I od tej stacyjki kolejny sprint. My tutaj pracowaliśmy mniej więcej na odległości, powiedzmy, no, 20-25 metrów, coś takiego. Po tej stacyjce mamy kolejną, składającą się z takiego niewielkiego obszaru, gdzie czekamy na 5 wrzutek od partnera. Piłki przyjmujemy kierunkowo do przodu, podjeżdżamy z piłką. My tutaj podjeżdżaliśmy mniej więcej na 15-20 metrów, po czym oddawaliśmy strzał. Wracamy znowu na obszar, sygnalizujemy, że jesteśmy. I w taki sam sposób kończymy kolejne 4 piłki.
Po skończeniu piątej jedziemy do kolejnej stacji, gdzie już ustawiamy się na wrzutkę i tym razem dorzucamy piłkę z wypuszczeniem do partnera, tak żeby on mógł to po prostu skończyć, czyli te piłki muszą być wyważone, muszą być dobre. Po pięciu piłkach mamy koniec pierwszego powtórzenia, no i co robimy? I lecimy na kolejne. Czyli jest to znowu wykonywane bez przerwy, ćwiczenie bardzo ciężkie, naprawdę to tutaj może tak wygląda, że to robimy jakoś powoli, no ale to jest naprawdę wymagające ćwiczenie. Polecam wykonywać od 3 do 5 powtórzeń, zakładając, że przy tych 5 to naprawdę już będzie taka pompa, że dajcie spokój. Na początek 3, 2 do 3 będzie myślę optymalnie na jedną stronę oczywiście, bo potem przestawiamy sobie delikatnie ten slalomik, tak żeby ustawić się na lewą nogę i to samo wykonujemy z lewej nogi, przy czym partner też wrzuca nam piłkę z lewej. I my strzelamy z lewej, więc tutaj pracujemy nad obiema nogami. No i ten element sprintu, element właśnie przyjęcia na zmęczonych nogach, podprowadzenia piłki, oddania strzału przy większej szybkości. No naprawdę ćwiczenie jest 10 na 10, ale jest bardzo nieprzyjemne. Przetestujcie ćwiczenie we własnym zakresie i sami przekonacie się, że naprawdę jest ogień. Kondycja, przyspieszenie, szybkość, strzały i wrzutki na kartoflach, więc tutaj naprawdę jest wszystko. W tych 3 ćwiczeniach tak naprawdę można sobie konkretnie przetrenować i konkretnie się przygotowywać kondycyjnie do sezonu. Nam trening zajął 1,5 godziny, nie nagraliśmy oczywiście jeszcze rozgrzewki, były tam jeszcze jakieś ćwiczenia żonglerkowe z podaniami, więc tutaj powiedzmy ten element właściwy nam zajął mniej więcej 45-50 minut. Tyle na dziś, jeżeli materiał się podoba, łapka w górę,
Nie zapominajcie o subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie.